Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik Philadelphia. Niektórzy uważają, że to najlepszy sernik na świecie. Na pewno jest bardzo kremowy, delikatny, pyszny. Zapraszam na ten prosty i szybki w przygotowaniu przepis. Na nasz sernik potrzebujemy następujące składniki. 4 jajka, jedno opakowanie cukru waniliowego, jedno opakowanie budyniu waniliowego bez cukru, cukier puder, jedna szklanka i kilogram sera Philadelphia, 6 opakowań. W pierwszej kolejności utrzemy jajka z cukrem pudrem. Jajka z cukrem mam już utarte na puszystą masę. Dodaję cukier waniliowy, budyń waniliowy, i serki. 6 serków Philadelphia. Całość utrzemy na pyszną i kremową masę serową. Masa serowa na ten kremowy, delikatny i smaczny sernik jest już gotowa. Tutaj przygotowałem blaszkę do pieczenia. Rozmiar 28x18, wyłożona papierem do pieczenia. Przekładamy masę serową. Piekarnik mam rozgrzany do temperatury 170 stopni, grzanie góra-dół. Po godzinie nasz sernik jest upieczony. Pamiętajcie, żeby sernik chłodzić przy zamkniętych drzwiczkach przez kolejną godzinę. Teraz po wyciągnięciu z piekarnika sernik chłodzimy do całkowitego przestudzenia. Nasz sernik jest już gotowy. Pięknie się prezentuje. Kremowy, puszysty, delikatny, bardzo smaczny. Nie wiem, czy to najlepszy sernik na świecie, ale na pewno przepis jest prosty, szybki, a sernik jest przepyszny. Polecam, smacznego.